Drodzy krajanie, Polacy, zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić wyjątkowego Polaka, urodzonego 157 lat temu, 9 sierpnia 1864 roku w Kamionku w Warszawie, Romana Dmowskiego, polskiego polityka, publicystę, ministra, działacza niepodległościowego, założyciela oraz członka wielu organizacji narodowych, propagatora polskiej idei narodowej, jednego z najbardziej zasłużonych dla odrodzenia państwa, wpływowej postaci, której zarówno za granicami, jak i w kraju przyświecał polski interes narodowy. Roman Dmowski po ukończeniu gimnazjum oraz zdobyciu matury ukończył studia w 1891 roku z dyplomem dzisiejszego doktora nauk przyrodniczych, po czym kształcił się w Paryżu. Już w wieku 25 lat zaczął angażować się politycznie. W 1889 roku został członkiem ZET-u, Związku Młodzieży Polskiej oraz Ligi Polskiej, później Ligi Narodowej. Około roku 90. XIX wieku zaczął współpracę z tygodnikiem Głos. Brał czynny udział w uroczystościach setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Warszawie. Między sierpniem 1892 a styczniem 1893 roku był osadzony w więzieniu na warszawskiej Cytadeli. W tym czasie w broszurze Nasz Patriotyzm zawarł program nowej organizacji, gdzie wskazał wyższość interesu narodowego nad podziałami klasowymi i dzielnicowymi. Od marca 1995 pisał dla Przeglądu Wszechpolskiego, którego w lipcu tego roku został redaktorem naczelnym. Latem 1996 wszedł w skład nowego kierownictwa Ligi Narodowej. Po licznych podróżach, głównie do Francji i Anglii, w 1901 roku osiadł w Krakowie. Pierwszym ważnym wydarzeniem w ratowaniu Polaków był maj roku 1904, kiedy to przybył do Tokio, gdzie tłumaczył i przekonał władze Japonii, aby te w trakcie wojny rosyjsko-japońskiej nie wspierały antyrosyjskiego powstania podjudzanego przez Piłsudczyków w Królestwie Polskim. W ten sposób Roman Dmowski dzięki swoim umiejętnościom dyplomatycznym uratował życie wielu tysięcy Polaków, chroniąc ich przed tragicznymi konsekwencjami takiego powstania. W listopadzie 1905 roku, będąc jednym z przedstawicieli Królestwa Polskiego do rosyjskiego premiera, domagał się wielu korzystnych dla Polaków zmian w strukturach urzędowych. Przede wszystkim polskie miało być oświata, sądownictwo oraz Sejm. Między grudniem 1905 a lutym 1907 roku kierował redakcją Gazety Polskiej. W latach 1907-1909 był prezesem Koła Polskiego jako poseł do drugiej i trzeciej Dumy Państwowej. Rok później w swojej książce udowadniał, że to nie Rosja, a właśnie Niemcy stanowią większe zagrożenie dla Polaków z powodu swojej specyfiki, tak zwanego... No nie chcę już się wyrażać. Ich ekspansja na polskich ziemiach może doprowadzić do wynarodowienia nas z tych terenów. Po wybuchu I wojny światowej współtworzył w Warszawie 25 listopada roku 14 Komitet Narodowy Polski, który prezentował orientację prorosyjską. Po zajęciu Warszawy przez Niemców i odrzuceniu wojsk rosyjskich z Polski Roman Dmowski w listopadzie roku 15 udał się do Londynu, gdzie nabierając ważne kontakty z politykami, dziennikarzami, naukowcami, namawiał do poparcia odrodzenia państwa polskiego. 15 sierpnia roku 17 został przewodniczącym Komitetu Narodowego Polski w Lozannie. Dzięki Dmowskiemu rządy Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych uznały Komitet Narodowy Polski za oficjalną reprezentację narodu polskiego i państwa polskiego.
22 sierpnia roku 18 wręczył sztandary Armii Polskiej generała Fallera we Francji. W sierpniu roku 18 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zbierał poparcie Polonii Amerykańskiej i dwukrotnie spotkał się z prezydentem Wilsonem. Od początku roku 19 w Paryżu Roman Dmowski reprezentował Polskę na konferencji pokojowej. Jednym z ważniejszych dla Dmowskiego wystąpień w życiu miało miejsce 29 stycznia roku 19, kiedy to na posiedzeniu Rady 10 wygłosił 5-godzinne exposé dotyczące całości polskich żądań, samodzielnie tłumacząc wystąpienie na język francuski i angielski, nie ufając dziennikarzom, czy dokładnie przetłumaczą jego wystąpienie. 28 czerwca roku 19 wraz z Ignacym Paderewskim przy pomocy Maurycego Zamoyskiego podpisał korzystny dla Polaków, decydujący o odrodzeniu państwa polskiego traktat wersalski, który się okazał zwycięstwem narodu polskiego. Po powrocie do Polski między rokiem 19 a 22 był posłem na Sejm. Między 27 października a 14 grudnia roku 23 był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Witosa. Po przewrocie majowym Piłsudskiego w odpowiedzi na nową sytuację, niekorzystną sytuację polityczną, społeczną i ekonomiczną dla Polaków utworzył obóz Wielkiej Polski, a w roku 28 przekształcił Związek Ludowo-Narodowy w Stronnictwo Narodowe po rozwiązaniu przez władze państwowe obozu Wielkiej Polski w roku 33 odgrywał decydującą rolę w Stronnictwie Narodowym w latach 34-35. Niestety pogarszająca się sytuacja ekonomiczna i zdrowotna zmusiła Dmowskiego do powolnego wycofywania się ze swojej działalności na taką skalę, jak miało to miejsce wcześniej. Niestety dla Polaków musiało to nastąpić i po długiej chorobie 2 stycznia roku 1939 Roman Dmowski zmarł w Drozdowie. W uroczystościach pogrzebowych 7 stycznia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie udział wzięło ponad 200 tysięcy Polaków. By dokładnie zrozumieć, kim był Roman Dmowski, jakie miał nastawienie do Polaków, jakim był Polakiem, pozwolę sobie skorzystać z cytatu tego wybitnego, jednego z najznamienitszych Polaków w historii naszej ojczyzny. Cytuję słowa naszego mojego stanu. Jestem Polakiem nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać się nie wolno. Jestem Polakiem. To znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia. Wszystko, co polskie, jest moje. Niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć upokorzenie, które spada na naród polski za to, co jest im marne. Panie Romanie, serdecznie przepraszam, że wszystko było czytane z kartki, natomiast powaga sytuacji pokonała mnie
i nie mogą otwarć się, żeby to wszystko było z pamięci. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Za wam za przybycie, młodzi ludzie. Cieszę się, że jesteście z nami. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj dzisiaj przyszli. Chcąc, nie chcąc, świętujecie z nami ten dzień. Tak jak powiedział kolega, wielki Polak, wielki człowiek. Nie ma co dodawać. Nie ma co dodawać. Wzorujemy się na nim. Tak, jak nauczył. To, co polskie, nie jest na obce. Jesteśmy z tego dumni. Przyjmiemy wszelkich. Dziękuję bardzo.